Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. W dzisiejszym odcinku, jak to w czwartki, krótka piłka. I dzisiaj rzeczywiście powieść, która wydaje mi się, że idealnie się do krótkiej piłki nadaje, czyli nie będzie to długa recenzja, bowiem sama książka nie jest też długa, ma ledwie 200 stron. Bardzo prawdopodobne, że o niej słyszeliście, czy widzieliście ją nawet, bo swego czasu zrobiła kilka kółek po Instagramie i różnych innych mediach społecznościowych. Mówimy bowiem o książce południowo-koreańskiego pisarza Hwang Sok-yonga zatytułowanej O zmierzchu. Czyli taka króciutka książeczka. Tutaj z tyłu mogę się dowiedzieć, że była nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera. I przyznam szczerze, że tak różne uczucia miałem, walczyły we mnie, kiedy siadałem do czytania, do tej książki, bo z jednej strony przyznam, że trochę za dużo jej widziałem, za dużo o niej słyszałem. Wiecie, to jest taki, jeśli coś tam się przez media społecznościowe przytacza, wszyscy o tym mówią, czytają i tak dalej, to się odechciewa. Tu miałem podobnie. Z drugiej strony muszę przyznać, że przeczytać coś z Korei Południowej to jednak było dla mnie bardzo pociągające. Jeszcze z innej strony, to już tutaj niektórzy czytelnicy, czytelniczki mnie trochę ostudzili moje zapały, mówiąc, że no nie jest to jakaś powieść genialna. No dobrze, a o czym to jest w takim razie? Jak mogłem się dowiedzieć z tego, co przeczytałem o pisarzu Hwang Sok-yongu, to jest taki koreański pisarz przez lata więziony przez władze południowo-koreańskie, podkreślam, za to, co pisał, za to, co tworzył. Tam wielokrotnie Amnesty International w jego imieniu występowało i to jest jeden z takich głównych tematów, które on podejmuje, bo on poza pisaniem powieści historycznych podejmuje też temat modernizacji Korei i tego, jak ona wpływała na ludzi. Czyli tutaj już widzicie temat, który w Polsce jest dość dobrze znany, prawda? Wielokrotnie się w powieściach jakiś pojawiał ten temat transformacji u nas, tak jak mówimy. To jest dokładnie to, o czym jest O zmierzchu. Mamy tutaj dwoje narratorów, czyli takiego starszego mężczyznę, obecnie bardzo bogatego, któremu udało się wyrwać ze slumsów, w jakich mieszkał, z biedy. Zrobił to, można powiedzieć, siłą własnej pracy, samozaparciem, tym, że on chciał, że potrafił, tak? A z drugiej strony mamy też młodą dziewczynę, która żyje już w tym świecie zmodernizowanym, w tym świecie zmienionym, w świecie, który stworzył między innymi ten starszy mężczyzna, prawda? Obok nich jest jeszcze kilku innych bohaterów. Dwóch wydaje mi się, że jest dwoje to najważniejsze postacie drugoplanowe, bo mamy jeszcze dawną ukochaną tego starszego mężczyzny i jej syna, który prawdopodobnie zakochany jest w tej młodej dziewczynie. Natomiast to nie jest tak, że oni tutaj jakoś tam cały czas się spotykają, rozmawiają ze sobą. Raczej te narracje dopiero gdzieś pod koniec orientujemy się, w jaki sposób one się zawiązują, tak? Gdzieś tam na samym początku i później dopiero w finale. Więc to są takie historie rzeczywiście powiązane ze sobą, ale jednak rozwijające się niezależnie. I tak, no przede wszystkim na poziomie języka no nie jest to rzeczywiście powieść genialna. Zdania są krótkie, raczej bez ozdobników. Niestety też mam wrażenie, że powtarzają się pewne frazy, czasami niektóre sformułowania brzmią dość dziwnie. To może wynikać ze specyfiki języka oryginału, ja nie mówię, że nie, ale nie szykujcie się tutaj na jakąś ucztę językową, tak jak to ma miejsce u pisarzy tych dalekowschodnich, nie wiem, na przykład u Mishimy, no to tutaj
to tutaj zdecydowanie tego nie odczujecie. To jest raczej bardzo taka chłodna, sucha relacja. Ale rzeczywiście jest to powieść psychologiczna, bohaterowie raczej analizują to, co czuli, analizują przyczyny, dlaczego tak postąpili, a nie inaczej, więc na poziomie psychologii no to nie mogę tej książce niczego zarzucić. A jeśli chodzi o sam temat, no to tutaj właśnie mam kilka ale czy to mogą być zarzuty? No nie wiem, sami posłuchajcie. Tak jak już mówiłem, ten temat transformacji i tego, jak człowiek się w niej odnajduje, albo raczej nie odnajduje, no u nas jest dość dobrze znany, nie tylko zresztą w beletrystyce, bo to przecież i w reportażach, może nawet głównie w reportażach, w literaturze naukowej, w dyskursie publicznym, my o tym mówimy cały czas. Ja uważam, że takie książki są ważne. Pamiętacie pewnie, że ja zawsze tam się oburzam, że ze wszystkich Goncourtów ostatnich lat w Polsce no nie przetłumaczono jeszcze, a dzieci ich po nich, czyli tej historii właśnie o upadku miasta, rodziny po przemianach gospodarczych we Francji. A tutaj mamy Koreę Południową. My myślę, że tak jako społeczeństwo, no to nie licząc tych, którzy oczywiście się polityką, czy też historią współczesną, historią najnowszą interesują, nie wiemy za dużo o tym kraju. Nam się kojarzy pewnie głównie z K-popem, może z jakimś właśnie sukcesem gospodarczym, jako taka przeciwwaga dla Korei Północnej. Pewnie tak jest. Natomiast nie wiemy o tym, że to był kraj, który był przez lata rządzony przez jakieś takie wojskowe, no nie wiem, grupy, tak, które tam nawzajem sobie odbierały władzę i tam dochodziło do różnych bardzo, bardzo, bardzo mało przyjemnych rzeczy, łącznie ze strzelaniem do demonstrantów, z masowymi aresztowaniami, czyli z tym, co no, my też z naszej historii znamy. Z tym, że ta modernizacja Korei zaczęła się jeszcze wcześniej, więc być może Koreańczycy są w tej lepszej pozycji, że tutaj głos może zabrać już to pokolenie, które już zdążyło dorosnąć bez pamiętania o tym, jak to przed tą modernizacją jeszcze było. U nas to chyba dopiero teraz, a może jeszcze trochę czasu potrzeba, żeby oddać głos temu drugiemu pokoleniu. I tutaj właśnie taki obraz nam się z tej książki wyłania. Mamy tych starych, którzy uciekali od biedy, a kiedy tylko znaleźli szansę, to złapali ją i się jej bardzo mocno trzymali. I mamy tych młodych, którzy żyją w świecie stworzonym przez starych i okazuje się, że nie potrafią się w tym świecie odnaleźć. Zwrócę jeszcze uwagę na postać tego głównego bohatera, bo ona wydała mi się znacznie ciekawsza od tej bohaterki już takiej współczesnej, która we współczesnej Korei sobie jakoś tam próbuje życie ułożyć. On jest bogatym właścicielem dobrze prosperującej firmy architektonicznej. Znaczy, no, kiedyś ta firma była większa, a potem jakoś udało jemu się pewien kryzys przetrwać. Firmę zmniejszył, ale cały czas jest, no, stać go na wiele. Ona wręcz przeciwnie, jest aktorką teatralną, pisze sztuki, zajmuje się, no, ogólnie rzecz biorąc, teatrem, ale no, żeby się utrzymać, musi też na drugim etacie pracować w sklepie. Tak, więc no to jej życie zdecydowanie nie jest usłane różami. Natomiast on jest ciekawszy, bo on, wspominając swoją przeszłość, przenosi nas w czasie do tej właśnie jeszcze dawnej Korei i mówi o właśnie życiu w slumsach, życiu, może to nawet jest przesada, może po prostu życiu w jakichś takich, no, gorszych trochę warunkach. Tylko tutaj, co ciekawe, te slumsy to jest miejsce rzeczywiście niebezpieczne, bo tam jest dużo przemocy i to takiej fizycznej, agresywnej, ale też przemocy seksualnej. Ale z drugiej strony ten dawny świat biedoty jest jednak odmalowany jako takie miejsce, gdzie
zawiązują się przyjaźnie, zawiązują się miłości, rodziny potrafią się wspierać. Jest taki bardzo ciekawy właśnie przykład ojca głównego bohatera, który potrafi jakoś wyjść z alkoholizmu, stanąć na nogi w momencie, w którym no, zaczyna dostrzegać jakiś sens swojej egzystencji. Tak? Coś mu się wreszcie w życiu udało, opracował jakiś tam ciekawy przepis kulinarny i rodzinna knajpka nagle zwiększyła swoje obroty i on widząc sens staje na nogi, można powiedzieć, tak? Rozkręca ten biznes i jakoś gdzieś tam się trochę zmienia. Natomiast dlaczego mówię o tym głównym bohaterze? No bo on chce się wyrwać. To zupełnie naturalne, zupełnie zrozumiałe, tak? I stosunek jego do tego otoczenia, do ludzi, z których wyrósł, jest bardzo trudny do określenia, bo ciężko powiedzieć, czy on nimi gardzi, czy nie gardzi. Jest taka scena, w której on już jako nauczyciel takiego bogatego dziecka z bogatej rodziny, prywatny korepetytor, udaje się razem z tym chłopakiem właśnie do tej dzielnicy biedoty. Robi to po to, żeby pokazać temu swojemu młodemu podopiecznemu, ile dała mu nauka. Że zobacz, chłopcze, ja się dzięki temu mojemu samozaparciu, dzięki nauce, ja się wyrwałem stąd, z tego miejsca, które ciebie pewnie tutaj wymuskanego chłopca przeraża. I on odnosi sukces wychowawczy, bo ten chłopak rzeczywiście stwierdza, że on no może nie ma potrzeby wyrywać się z czegokolwiek, ale dzięki pracy nad sobą no może spełnić jakieś swoje marzenia i rzeczywiście chyba te marzenia później spełnia. Ale z drugiej strony, czy to nie jest jednak taki, no nie chcę powiedzieć klasizm, ale jednak klasizm, takie no spojrzenie z góry na tych wszystkich ludzi, no wyście tu zostali, a ja, patrzcie mnie, to się tutaj udało. Też jego stosunek do ukochanej może zatrącać chwilami takim klasizmem. On wprawdzie sam w pewnym momencie mówi, że nie było we mnie jakiejś tutaj niechęci, pogardy. Ja po prostu na tym moim marzeniu wyrwania się z tej rzeczywistości poświęciłem mu tyle, że nie miałem czasu na nic innego. I to jest chyba klucz do odczytania tej powieści. Na całe szczęście, nie wiem z czego to wynika, ale autor Hwang Sok-yong nie prowadzi nas w stronę jakichś tutaj miraży socjalistycznych, komunistycznych nawet, tak? To, co byśmy mogli znaleźć, myślę, że w literaturze Zachodu. Tak, on zdecydowanie chyba obiera inną drogę, bo on mówi, że w pogoni za tą modernizacją zatraciliście uczucia, przestaliście patrzeć na innych ludzi, przestaliście ich kochać i to jest problem. Tam mamy sceny niszczenia na przykład tych dzielnic biedoty, w których tam ludzie sobie jakiś w miarę przyzwoity sposób funkcjonują, tak, sprzedawania im tych ziemi bogatym deweloperom, zostawiania tych ludzi samych sobie, nawet ofiar, które się pojawiają w trakcie tych brutalnych aktów terroru, no i gdzieś tam, tak można powiedzieć, ten wilczy kapitalizm, chociaż u nas to chyba jednak trochę coś innego oznaczało, ale gdzieś tam zatracają się takie zwykłe, proste nawet międzyludzkie odruchy. Tak? Mamy scenę, w której okazuje się, że tutaj ci budowlańcy, którzy wyrzucają ludzi z ich mieszkań, no to są przestępcy wyciągnięci z więzienia, tak? Którzy dostali tutaj możliwość pracy, więc oni ją będą realizować za pomocą wszystkich możliwych środków. Więc jak pewnie słyszycie, to nie jest coś, co jest tutaj u nas nowatorskie, co nam pokaże, jak to się inaczej żyje w Korei. Wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że no nic nowego pod zmierzchającym słońcem. To jest coś, co my doskonale znamy, więc ta powieść was nie zaskoczy. Jeśli szukacie zaskoczenia, to może tylko na takim poziomie, że zobaczycie, że ta Korea to nie jest K-pop, a może, że za tym K-popem są różne straszne rzeczy, dzieją się różne bardzo mało fajne sprawy.
Natomiast jeśli byście szukali czegoś, aby utwierdzić się w przekonaniu, że pewne opowieści, pewne historie są takie same, niezależnie od szerokości geograficznej, to wtedy tak, to wtedy po tę książkę warto sięgnąć. Ja ją oceniam dość wysoko, myślę, że to tak 6 na 10 to bez problemu, a może nawet trochę więcej, dlatego że ja takie tematy bardzo lubię w literaturze. I chociaż, tak jak mówię, no, niczego nowego tutaj nie odnalazłem, to spojrzenie koreańskie jest bardzo podobne do naszego i też na całe szczęście bez szukania jakichś odpowiedzi w komunizmie, to jednak bardzo, bardzo się cieszę, że dane mi było tę książkę przeczytać. No i tyle. Jeżeli czytaliście, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Przypominam, że tutaj możecie dawać jakieś łapki w górę, komentarze, to bardzo fajnie, jeśli piszecie. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że w niedzielę to był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.